Siemaneczko wszystkim, w końcu piąty odcinek z kariery Ajaxem Amsterdam. Zobaczymy, jak się spisze nasz nowy transfer, czyli Adnan Januzaj. Już widzimy, że Januzaj pod presją oczekiwań przed debiutem w Ajaxie. Zobaczymy, jak ten chłopak zaprezentuje się w jego pierwszym meczyku. Gramy przeciwko Feyenoordowi, więc będzie to ciężki mecz dla Januzaja, ale zobaczymy, jak się spisze ten młodzieniec, bo zaledwie 18 lat ma. Jaka średnia zespołu teraz mojego jest, to ja nie mam pytań. Januzaj tutaj ładnie przytrzymuje piłkę. Januzaj daje przy piłce. Januzaj do Milika. Milik strzela i mamy bramkę. W 25 minucie Januzaj pięknym podaniem obsłużył tutaj Arkadiusza Milka, po czym Milik strzelił swoją chyba 11 czy 12 bramkę w tym sezonie. Zivkovic do Januzaj. Januzaj w tym momencie troszkę zepsuł sytuację, bo ten strzał był za lekki. Niestety Januzaj podaje do Zivkovicza. Zivkovic strzela, ale niestety broni to bramkarz. Jeszcze później obrońca to wybił i ponownie Zivkovic do Andersena. Andersen strzela i mamy piękną bramkę. Nie wiem, jak ten strzał wpadł, ale ta piłka, z tego co widziałem, przeleciała między nogami bramkarza mojego przeciwnika. Vermeer tutaj chyba dość nie popisał się przy tej bramce. Jeszcze raz zobaczmy, jak to wyglądało. Tak, dokładnie, piłka przeleciała między nogami bramkarza mojego przeciwnika. I Januzaj, ładne przyjęcie. Januzaj, cóż za tutaj przyspieszenie. Januzaj biegnie. Januzaj, tylko bramka przed nim. Januzaj strzela i broni to bramkarz w 42 minucie. Będziemy mieli rzut rożny, lecz niestety to wyciąłem. I tutaj Kazim Richards spróbował strzelić bramkę z główki, lecz na moje szczęście nie wpadło. Kiszna podanie do Zivkovicza. Zivkovic technicznym strzałem obok bramkarza po krótkim słupku. Mamy 3 do 0 w 80 minucie. I Bazoer tutaj ładnie się pokazał. Bazoer wrzutka, lecz niestety po rykoszecie piłka wypadła z pola karnego. I mamy zakończenie pierwszego meczu w tym odcinku z Feyenoordem. Wynikiem 3 do 0 dla mnie po bramkach Januzaja, Milika, Zivkovicza i kogo? Kto tam jeszcze strzelił? Mój lewy skrzydłowy, tylko zapomniałem dokładnie, jak się nazywał. Tutaj Borussia Dortmund złożyła ofertę transferową za mojego bramkarza, czyli Silisena. Póki co zaproponowali zaledwie jakieś 11 milionów. Mój menadżer wycenił go maksymalnie na 11 milionów i 400 tysięcy, jak widzimy tutaj wyżej. Lecz ja wyciągnę z tego, jeśli mam go sprzedać, wyciągnę z niego jak najwięcej. Będę próbował się dostać za niego 14 milionów. Zobaczymy, czy mi się uda. Borussia proponowała 13, ale to jest dalej za mało, jeszcze 300 tysięcy. I naprawdę byłby to naprawdę bardzo dobry deal z mojej strony. Silisen chyba prawdopodobnie zmieni barwy klubowe, tak dokładnie. W tym momencie Silisen, zaakceptowałem ofertę za Silisena, którą złożył Olympic Marsylia, i trzeba szukać już jakiegoś bramkarza. Postaram się ściągnąć Łukasza Skorupskiego, który jest zaledwie rezerwowym w AS Romie. Damy chłopakowi troszkę pograć. Zaledwie 23 lata ma, pewnie jeszcze się rozwinie. Jeszcze tutaj jakąś ofertę może za Tytonia, który już jest 28-letni. I trzeba by było dać mu pograć troszkę. Zawodnik sprzedany, już widzimy, że Jasper Silisen odszedł do Olympico Marsylia. W tym momencie jesteśmy bez bramkarza, był to troszkę głupi ruch z mojej strony. Mogę najpierw ściągnąć jakiegoś bramkarza, bo teraz nie jestem do końca pewny, czy ci bramkarze zaakceptują moje oferty transferowe, czy moje kontrakty. Raczej kluby zaakceptują, bo mam tam kilkadziesiąt milionów, więc na pewno złożę korzystną ofertę dla nich. Tyle że właśnie Łukasz Skorupski dostaje propozycję rola w zespole, kluczowy zawodnik, nie damy ważnego zawodnika, i 30 tysięcy tygodniowo na 3 lata. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny mecz gramy z SC Heerenveen i póki co gramy zaledwie z rezerwowym bramkarzem, bo nikogo nie udało mi się kupić do tej pory. Januzaj po ładnym debiucie tutaj szynę strzela z dystansu, szynę, i bramkarz z wielkim trudem wybija tą piłkę na rzut rożny. Rzut rożny Weltman tutaj wygrywa po jednej główce, lecz niestety piłka spada pod nogi przeciwnika, który tutaj spokojnie sobie wychodzi z pola karnego. I tutaj ładnie Januzaj podanie do Zivkovicza. Zivkovic podobnie do Januzaj, piękny podanie do Milika. Milik ładnie to wykończył obok bramkarza delikatnym technicznym strzałem przy słupku. Mamy 1 do 0 i kolejna asysta Januzaja, drugi mecz, druga asysta. I naprawdę bardzo dobrze wprowadził się ten zawodnik do mojego zespołu. Nieudany wślizg mojego przeciwnika. Zivkovic strzela, chociaż mógł podać na pustą bramkę do Arkadiusza Milika, lecz niestety tego nie zrobiłem. Tutaj kontuzja, szynę i będzie rzut wolny dla mnie.
Czy to będzie sytuacja dla lasy szyny? Zaraz zobaczymy. Lasy szyny tutaj już ustawiamy. 27 metrów, o 4 metry mniej. Lasy szyny strzela i mamy piękną bramkę, którą strzela nasz prawy skrzydłowy. Masakryczna bramka tego zawodnika. Bardzo dobrą celność ma Lasse Schüne. Będzie miał kolejną sytuację, jednak nie. Milik, Milik podaje do Andersena. Andersen, ładna klepka. Andersen ponownie do Milika. Milik tutaj strzela między nogami bramkarza mojego przeciwnika i mamy 3-0. Arek Milik strzela swoją drugą bramkę w tym meczu i naprawdę bardzo dobra skuteczność tego napastnika. Zaledwie na wypożyczeniu póki co, ale postaram się po sezonie go wykupić. Szynę, Szynę strzela i ten strzał nie zasługiwał na nic ciekawego. Bardzo średni. Szynę ponownie strzela i tym razem piłka wchodzi na rzut rożny. Szynę. Podanie do Weltmana. Weltman do Milika. Milik do Boylensena. Bazoer do Kiszny. Kiszna i piłka została wybita z pola karnego, lecz Weltman wygrywa pojedynek główkowy. Podanie do Szynę. Szynę na skrzydle, Szynę ładna, podkręca wrzutkę, Milik, Milik strzela i miał szansę na trika, lecz niestety strzał troszkę na poprzeczką i mamy zakończenie meczu 3-0 i dalej desperackie próby pozyskania jakiegokolwiek bramkarza już w tym momencie, bo mamy bardzo średniego rezerwowego bramkarza i jeżeli tak będzie, to nie uda mi się ściągnąć żadnego. Łukasz Skorupski niestety odrzucił propozycję mojego kontraktu, więc w tym momencie jesteśmy w czterech literach, że tak powiem. I Kamil Grosicki, nie wiem czy on się przyda, ale Anders Lindegaard, 30-letni bramkarz z Manchester United, on ma tam bodajże 78 overalla, bardzo dobry transfer to by był i na pewno wyszedłbym na plus przy tym wszystkim. 6,5 miliona, zobaczymy czy Manchester United się zgodzi na transfer tego zawodnika. 7 godzin zostało do końca okienka transferowego. Manchester United zaakceptował. Jaką by tygodniówkę dać tutaj, żeby Anders Lindegaard się zgodził? Dałem mu kluczowy zawodnik 80 tysięcy, więc praktycznie o 40 więcej niż Łukaszowi Skorupskiemu dał i Anders Lindegaard niestety odrzucił propozycję mojego kontraktu i to jest naprawdę już bardzo przykra sytuacja, bo już zostało kilka godzin, szukamy bramkarza, tutaj Korea, znalazłem go na Footheadzie i mam nadzieję, że to będzie dobry chłopaczek, podobno się bardzo dobrze rozwija i szukamy już go, lecz niestety Angel Korea coś nie chce mi znaleźć, nie wiem dlaczego. Możliwe, że mam jakąś niezaktualizowaną bazę danych w tej karierze, ale szukamy dalej, będziemy szukać po klubie, możliwe, że ma jakiś pseudonim, po którym niestety nie mogę go znaleźć. San Lorenzo, właśnie to jest jego drużyna i szukamy, czy jest tu bramkarz jakiś 17-letni bodajże, jak dobrze pamiętam. Niestety tutaj są sami starsi, 34 lata i nie ma bramkarza, którego bym chciał znaleźć tutaj. No niestety w tym momencie trzeba będzie się rzucić sieci na jakiegoś innego bramkarza, bo nie mogę go znaleźć. I dalej, tutaj jest Memphis Depay. Bardzo szybki zawodnik, kurde, póki co to okienko transferowe wygląda troszkę jak okienko za czasów Moisa, w którym przez całe okienko, przez całe 2 miesiące składali oferty za wszystkich zawodników, po czym w ostatni dzień kupili Marouana Fellainiego. W moim przypadku to wygląda troszkę inaczej, bo kupiłem Januzaja, ale chyba skończę bez bramkarza. 5 godzin do końca kontraktu, do końca okienka transferowego. Southampton odpowiedziało na zapytanie o Artura Boruca i że jest chłopak, że jest nasz Artur na wypożyczeniu i prawdopodobnie nie będą mogli go sprzedać. Moje zapytanie na Memphis Depay było bardzo, bardzo niekorzystne, znaczy gdybym miał tyle pieniędzy pewnie bym go kupił, ale niestety nie mam tyle kasy, żeby zakupić tego lewoskrzydłowego i szukamy tutaj Jack Butland. Złożyłem mu ofertę transferową, 4 godziny zostało do końca kontraktu, czyli już mam praktycznie nóż na gardle, że tak powiem, 13,5 miliona chcą do tego zawodnika, ale 21-letni, rozwija się bardzo dobrze. Zobaczymy jak ten chłopak zareaguje na ofertę mojego kontraktu. 20 tysięcy, dałem mu praktycznie 2 razy więcej niż ma w tym momencie, bo to już taki jest akt desperacji. 4 lata, 40 tysięcy, 30 jednak mu damy, 10 tysięcy więcej niż zarabia w tym momencie w klubie. Więc praktycznie duża podwyżka, lecz Jack Butland odrzuca ofertę mojego kontraktu i w tym momencie jestem już chyba w 4 literach naprawdę, bo nie mogę sięgnąć już na pewno, zanim odpowie, zanim wszystko, to następną połowę sezonu będę grał niestety
z rezerwowym bramkarzem Ajaxu Amsterdam, który ma zaledwie chyba 64 overalla, więc naprawdę wielkie jaja. Simones Kufet, tutaj zaraz zobaczymy, 110 cm, 18 lat, bardzo dobre warunki jak na młodego bramkarza. Możliwe, że też się bardzo dobrze rozwinie, złożymy za niego ofertę i zobaczymy, czy uda mi się go ściągnąć. Oj, masakra. Kurde, tak to jest, sprzedawać bramkarza w ostatni dzień okna transferowego, spróbujmy go wypożyczyć, póki co premia za czyste konto 5%, przyszła opłata 0 i w tym momencie chyba to spieprzyłem, bo tutaj Juventus bodajże jest jego zespołem, odrzucił ofertę transferową przez to, że nie zużyłem przynajmniej 7 milionów wykupu po tym, jak ten chłopak się będzie dobrze spisywał. Jest to Udinese. No i niestety następną część sezonu będę grał z rezerwowym bramkarzem i dopiero na początku nowego sezonu będę mógł sięgnąć po nowego bramkarza do mojej drużyny. Dobra, to było wszystko w tym odcinku. Jeśli się odcinek spodobał, kliknijcie łapkę w górę i dzięki za uwagę. Trzymajcie się i narka!